Witam Państwa, Jan Bodakowski. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękujemy za wspieranie finansowe mediów narodowych. Tutaj jest żółty numer rachunku bankowego, tudzież kod do zrzutki. Dzięki tym środkom możemy mówić o tym, co jest ważne dla Polski i dla Polaków. Dzisiaj sobota, więc śniadanie prasowe, zacne grono komentatorów. Po drugiej stronie internetu pan Marian Kowalski, witam serdecznie. Dzień dobry. A w studiu pan Marek Skalski. Dzień dobry, witam wszystkich, witam pana redaktora. Panowie, takim tematem, który był poruszany w naszych środowiskach, bo przemilczany chyba przez środowiska lewicowe, jest ten płomienny romans, który mógłby być wręcz scenariuszem dla filmu sensacyjnego. Pan Ropcow, funkcjonariusz wywiadu rosyjskiego, występujący w Polsce pod pseudonimem artystycznym, operacyjnym Gonzales, i pani Magdalena Hodownik, publicystka Tygodnika Powszechnego. Czy na przykładzie tego, czy to nie jest przykład tego, że Rosja chce w Polsce, Rosja, a także takim przykładem był portal Sputnik, że Rosja promowała w Polsce poglądy tęczowe, prolewicowe, proaborcyjne, wręcz odwrotnie do tego, co mówią niektórzy ludzie w naszych środowiskach, że Putin jest obrońcą konserwatyzmu. Panie Marianie, jak pan ocenia tą sprawę? Putin będzie zawsze siał ziarno nienawiści w państwach, z którymi rywalizuje lub które chce podbić. To w jednych będzie wspomagał rzekomych konserwatystów, a gdzie indziej progresistów. W Polsce było widać, że jednak ta opcja prawicy prorosyjskiej nie ma specjalnie wzięcia. Mówię o szerokich masach, bo akurat chętni do wzięcia pomocy to byli, ale jednak ten progresywny kurs lewicy liberalnej to ma taki dość podatny grunt, bo wielu zakompleksionych pseudointeligentów hodowanych od dawna przez Gazetę Wyborczą i okolice, no uważa, że wszelkie nowinki takie właśnie rzekomo postępowe trzeba wyznawać bezkrytycznie. No i tutaj pojawił się dżentelmen, który i miał pieniądze, i dobre nazwisko, i do tego rzekomo był z Zachodu. No a co najważniejsze, zadeklarował, że nie lubi rządów Prawa i Sprawiedliwości. No to dlatego, co tu dużo mówić, niesamodzielnego intelektualnie środowiska, to już wystarczyło, jak jeszcze zaczął im organizować rozmaite spotkania towarzyskie, no to wiadomo, że dla tych ludzi jest to bardzo istotny element działalności publicznej. Chętnie, jak się okazuje, przekazywali mu swoje środki komunikacji, które można było w rozmaity sposób sobie wykorzystać, skopiować ich zawartość. No a wiemy, że ten kult antypisizmu, no to wystarczył do tego, żeby zyskać sobie wiarygodność. No, a że ta pani chętnie uchyliła drzwi swego salonu i innych pomieszczeń, wdając się w płomienną za znajomość, no to tam wiemy, że pewne normy towarzysko-obyczajowe zupełnie nie istnieją, a klasyką tego segmentu działalności szpiegów to są właśnie pieniądze i kontakty towarzyskie oraz romansowe. No to im bardzo pasowało, podżyrowali tego człowieka i teraz udają, że Polacy, nic się nie stało, i zapewniam Państwa, że niedługo ta rzekomo wykorzystana dziennikarka pojawi się w znanej stacji dla emerytowanych zomowców i będzie roniła łzy, że to zły PiS za swoich rządów spowodował, że do jej sypialni wkradł się nierozszyfrowany agent. Także ona będzie bez winy. Panie Marku, a jak pan ocenia, czy polska prawica dostrzega to, że Władimir Putin nie jest obrońcą konserwatyzmu, tylko jest tutaj nam funduje taką rewolucję obyczajową? Znaczy, to jest jakaś tam gra operacyjna służb, które, no wiemy, że mają takie metody, one są stosowane przecież od wielu dziesiątków lat, i zwłaszcza tutaj służby sowieckie były w tym wyspecjalizowane, czyli właśnie
wpuszczanie takich osób, które miały za zadanie wywoływać pewne, no przenikanie do pewnych środowisk, na których akurat im zależało, żeby przeniknąć i właśnie poprzez sypialnie najczęściej, czy przez wykorzystywanie jakichś innych słabości danych osób, skłonności do jakichś nałogów i tak dalej, więc to, no nie patrzyłbym tutaj na politykę rosyjską, bo Putin u siebie w kraju nie dopuszcza żadnych takich historii, natomiast też, żeby osłabić swoich przeciwników w ten sposób, tak, kompromitując pewne środowiska, no to jak najbardziej. Ja przypomnę, że ta pani Hodownik to była dosyć rzeczywiście osobą wpływową nie tylko w Polsce, ale na zewnątrz, bo ona była korespondentką mediów zachodnich, tak, była przedstawiana jako obrońca tutaj właśnie wolności w Polsce i demokratycznych jakichś praw, co ja wiem, jak to tam w praktyce wygląda. Natomiast to była osoba, która miała wpływ na kształtowanie opinii o Polsce na zewnątrz, tak? Dlatego uważam, że tutaj oficerowie prowadzący pana Gonzalesa Welrobcowa to dokonali dobrego tutaj researchu, akurat starając się infiltrować te środowiska, i to można im tylko pogratulować dobrego rozeznania na polskiej tam scenie publicznej, tak? Bo to nie mówimy o politycznej, tylko to są te media, ale wiadomo, że to są powiązane środowiska. Więc tutaj no to jest taka dosyć przykra dla tej pani Hodownik rzeczywiście historia, no bo ona sobie wymarzyła jakiegoś ognistego Hiszpana, tak, takiego pana w sombrero i tak dalej, a trafił jej się pan w walonkach, no. Więc można jej tylko współczuć, no tak po ludzku, no ale cóż. Ale zawsze może napisać niezwykłą wprost powieść szpiegowską, która będzie wielowątkowa i na pewno będzie niezwykle popularna. Panowie, jak jesteśmy przy polityce, zobaczmy, co tam się dzieje w partiach politycznych, bo dzieją się po naszej stronie. Wszyscy w pewnym stopniu z tymi środowiskami, które tworzą dzisiaj Konfederację, w jakimś tam stopniu mieliśmy do czynienia, a w Konfederacji dzieje się dużo. Ma być wprowadzony coś w rodzaju zarządu komisarycznego, czy jak to się nazywa, jakiegoś przez władze sądowe, postuluje o to Janusz Korwin-Mikke. Podobno jest jakiś konflikt między panem Metzenem a panem Bosakiem. Co się dzieje w Konfederacji? Panie Marianie, co się dzieje w Konfederacji? No cóż, Konfederacja przełamała tę barierę i znalazła się w głównym nurcie życia politycznego. No i wskutek tego te środowiska, które ją tworzyły, uznały za stosowne realizować swoje pierwotne interesy. Ja już dawno przepowiadałem, że Janusz Korwin-Mikke, no wokół którego w zasadzie to środowisko się ogniskowało początkowo, zacznie wywijać jakieś numery, gdy tylko będą go chcieli usunąć. Jak usunęli, no to już sprawia trudności wychowawcze, miał powołać kolejną partię, słabo to wyszło. No i właśnie teraz kwestionuje jakieś tam zasady funkcjonowania. To ja już szczerze mówiąc tego nie obserwuję, bo jak byłem w Unii Polityki Realnej, to po tym epizodzie to Janusz Korwin-Mikke to założył już sam nie wiem ile partii politycznych i trudno będzie wymienić je po kolei, że to nie ma znaczenia. Natomiast wiemy doskonale, że te środowiska dwa, które na początku były sobie co najmniej nieprzychylne, czyli konserwatywni liberałowie i narodowcy, no w pewnym momencie uznali za stosowne pójść razem do wyborów i dziwnym trafem nie musieli przekroczyć progu dla koalicji. Nie wiem, jak to im się udało, ponieważ cały czas utrzymują odrębność swoich struktur. To jest jednak duża przychylność Państwowej Komisji Wyborczej i co tu dużo mówić, strony liberalno-lewicowej, która akurat na to jest ślepa. Ja pamiętam czasy, gdy jeszcze byłem działaczem Ruchu Narodowego i uważałem, że wtedy, gdy Ruch Narodowy, no to 10 lat temu z hakiem, był silny, a to środowisko postkorwinowskie słabe, wtedy należało nawiązać z nimi współpracę, chociażby w kwestiach uchodźców, którzy już atakowali wtedy Europę.
No ale to wtedy obecni liderzy Ruchu Narodowego zaczęli mi ubliżać, że tam jestem agentem UPR-u w Ruchu Narodowym, że się chcę kumać z liberałami i tak dalej. No potem jak oni to zrobili, no to już nie było kumanie się z liberałami, no to bo im wszystko wolno. Ja jednak uważałem, że w kwestii chociażby tak fundamentalnej jak stosunek do Unii Europejskiej czy do uchodźców, te środowiska powinny współpracować i razem wejść na przykład do Sejmu, ale potem zrobić dwa osobne kluby. Kluby parlamentarne. No trudna rada, oni wykazali się dużo, że tak powiem, pragmatyzmem, żeby nie nazwać tego hipokryzją. Kiedyś pamiętam, taki był moment, to był rok 2014 czy 2015, gdy na Placu Zamkowym w Warszawie jednego dnia przemawiałem na manifestacjach antyuchodźczych rano u Korwina, po południu u ONR-owców. I pytam, dlaczego w takiej sprawie nie możecie razem mówić jednym głosem? No nikt nie wiedział, dlaczego nie, no ale potem wielu inni zaczęli mówić jednym głosem, no bo bardziej pragmatyczni ludzie z tych ugrupowań uznali, że na tym zrobią karierę. Ja uważam, że Konfederacja ma pewien słaby punkt, bo w pewnym momencie zamiast ludzi takich no, z moich czasów, którzy byli głosem tak zwanych zwykłych Polaków, no to już się pojawili ludzie i z pieniędzmi, i z wpływami, i lepiej ubrani, i lepiej usytuowani w mediach, już im nikt nie uniemożliwia wypowiadania się pełnymi zdaniami. Także znaczna część establishmentu tego poperelowskiego widzi zapewne w tych kręgach liberalnych pewnego rodzaju koło ratunkowe dla siebie na odcinku finansów. Panie Marku, co się dzieje w Konfederacji? Doszło tam do pewnego naturalnego sporu prawnego, bo to, o czym mówimy, no to prezes partii Korwin, były i obecny, bo jest ta partia została reaktowana, czyli pan Janusz Korwin-Mikke złożył do sądu wniosek o ustanowienie takiego zarządu, że tak powiem, komisarycznego. No, chodzi o to, że mówiąc krótko, bo to jest dosyć skomplikowane, wszyscy wiemy, że Konfederacja de facto składa się z takich trzech członów, to jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, Ruch Narodowy, którym chwilowo obecnie kieruje Krzysztof Bosak, i Nowa Nadzieja kierowana przez Sławomira Nencena. Natomiast jest jeszcze taka czapka, że tak powiem, czapa administracyjna właśnie Partia Konfederacja. Mało kto nawet zdaje sobie sprawę, że taka struktura istnieje. Ona właśnie została powołana po to, żeby uniknąć tego problemu progu dla koalicji, o czym mówił pan Marian. I ta partia formalnie istnieje i ona istnieje od 5 lat i zgodnie ze statutem tej partii raz na 5 lat powinien być zwoływany kongres partii Konfederacja. Tak? I ten termin upłynął, o ile mnie pamięć nie myli, 20 lipca tego roku, czyli de facto zdaniem pana Janusza i wielu osób, obserwatorów sceny politycznej, władze Konfederacji w tej chwili działają nielegalnie, tak? Bo ten kongres w tym ustatutowym terminie nie został zwołany. Liderzy Konfederacji, pytanie o to również przez nas, no to mówię tutaj jako wydawca najwyższego czasu, no odpowiadają tak powiedzmy dosyć wykrętnie, że w zasadzie ten statut nie określa kiedy, bo ten pierwszy to się nie liczył, takie jakieś dziwne są odpowiedzi. No. Sprawa jest do rozstrzygnięcia w tej sytuacji oczywiście przez sąd, tak, który albo przyzna rację panu Januszowi, albo przyzna rację panu Mencenowi czy Bosakowi. Zobaczymy. No, w każdym razie na pewno jest to coś, co Konfederacji nie służy. No a co do samej Konfederacji i tego, co tam się dzieje, no oczywiste jest, no ta partia z założenia swojego była pewnym kompromisem, o czym wiemy, pewnym kompromisem między środowiskami, które się wywodziły z różnych, powiedzmy, takich pni ideowych, typu właśnie narodowcy, wolnościowcy, tradycjonaliści. Uważam, że jest to pewna wartość na naszej scenie politycznej i myślę, że też zasługa częściowo naszego środowiska. I mówię tu o najwyższym czasie, że udało się tych ludzi jakoś zebrać, bo organizowaliśmy różnego rodzaju spotkania, konferencje, gdzie próbowaliśmy tych ludzi jakoś przekonać do takiej idei zjednoczeniowej, co jak widać przyniosło jakiś tam sukces, bo w końcu ten próg wyborczy udało się tym siłom prawicowo-patriotycznym pokonać. Oczywiście to, o czym mówił pan Marian, no, znalazła się tam pewna grupa osób w tej chwili, którzy przekładają pragmatyzm nad ideowość, tak? Nie chcę tu wymieniać nazwiska, ale domyślamy się, o kogo chodzi. I na pewno tam się trwa w tej chwili jakiś taki wewnętrzny spór, w którą stronę ta konferencja powinna dryfować, tak? Zobaczymy. No, niedługo będziemy mieli wybory prezydenckie, wiele rzeczy się okaże. Panowie, ale czy to tak patrząc szerzej, nie
tylko Konfederacja, ale takie nie tylko w Konfederacji są konflikty te między różnymi osobami, ale także takie konflikty widzimy w Prawie i Sprawiedliwości. Czy nie jest problemem, czy te konflikty to są konflikty w naszych środowiskach patriotycznych, mówiąc szerzej, czy to są konflikty ideowe, czy może w wyniku tego, że panuje coraz większa bezideowość, to są konflikty personalne, które już takiego przesłania ideowego nie mają i kłócą się nie jakieś, nie wiem, tu konserwatyści z narodowcami, tylko kłócą się, czy kłócą się mniej, bardziej lewicowi, tylko kłócą się przyjaciele jednego pana z przyjaciółmi drugiego pana. Pytanie do pana Mariana. Powiem szczerze, to jest w ogóle temat na dłuższą rozmowę, bo od czasów, gdy, no to już dobrych 30 lat, mam do czynienia z tymi środowiskami, tutaj przynajmniej w Lublinie, no to były takie historie, że były dwa stronnictwa narodowe różniące się jedną członą w nazwie i nie miały ochoty razem na przykład składać kwiatów święta państwowe, bo no... Tam było pięciu członków w jednym i w drugim, ale była bitwa o to, kto jest ważniejszym liderem całego środowiska. To były takie animozje śmieszne o bardzo, bardzo małe sprawy. I mam wrażenie, że często takie ambicja bycia liderem kanapy jest brana pod uwagę wyżej niż interes generalnie całej myśli politycznej. No bo jak ktoś nie ma szans zostać premierem, no to przynajmniej chce być prezesem jakiejś partii. To niejednokrotnie tak było. Te prawybory, które Konfederacja poprzednio zorganizowała, no to też na takiej zasadzie, że jakie to prawybory, jak tam każdy, kto wpłacił dychę, czy tam dwie dychy, mógł zagłosować. No to takich fanów można było sobie na salę samemu dostarczyć i wynik byłby łatwy do przewidzenia. Przecież wielu uczestników tych prawyborów kwestionowało ich rzetelność. Problem jest w tym, że partie polityczne w Polsce to raczej słabo podchodzą do kwestii członkostwa i utrzymywania partii przez systematyczne wpłacanie składek. No ale myślę sobie, że w takich momentach jak teraz, gdy nabrały pewne wydarzenia tempa, no to niektórzy politycy z tych partii rzekomo ideowych przestali móc zabierać głos w sposób jednoznaczny. No bo na przykład ja w czasie, gdy byłem w Ruchu Narodowym, zupełnie nie rozumiałem, dlaczego ci młodzi narodowcy zupełnie nie mają serca do sprawy smoleńskiej. I to nie mnie na zasadzie, czy to był zamach, czy nie zamach, tylko zupełnie ich to nie interesowało. Ja w takiej sytuacji uważam, że gdy ginie prezydent, no to nie może środowisko udawać, że Polacy nic się nie stało, niezależnie od tego, kto tym prezydentem był. Tymczasem tam w ogóle ta kwestia nie była przedmiotem zainteresowania i nie dziwmy się, że jednak beneficjentem było Prawo i Sprawiedliwość, które mniej lub bardziej intensywnie tę kwestię podnosiło. Tak samo stosunek do Rosji czy wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ja pamiętam, jak wojna się ta zaczęła już tak na pełną gębą, że tak powiem, to Krzysztof Bosak pojawił się w jednej ze stacji komercyjnych z kokardką w barwach narodowych, państwowych Ukrainy. Raz, potem już się nie pojawiał. Zapewne wzbudził kontrowersje we własnym środowisku i uznał za stosowne nie podchodzić tej kwestii w żaden sposób. Ja uważam, że Polsce zupełnie nie jest potrzebne zwycięstwo Rosji nad Ukrainą, prawda? I tutaj przynajmniej w tej kwestii można było zająć jasne stanowisko. Kwestia pomocy dla Ukrainy i tak dalej mogła być kwestią dyskusji, rodzaj pomocy, ale na pewno nie można być przyjacielem Rosji w tej ważnej sprawie. No a tutaj jednak też nie było jasnego stanowiska, co powoduje, że sami zwolennicy zaczynają wytwarzać coraz bardziej ekstremistyczne środowiska. Ja takie nie miałem do czynienia z takimi ludźmi, którzy już z tego zacietrzewienia antyukraińskiego w pewnym momencie uczynili taką inicjatywę, że już nawet sprzyjają Palestyńczykom przeciwko Izraelowi i organizują manifestacje w tej sprawie propalestyńskie. No to już niczym się nie różniło od tych tak zwanych aktywistów spod znaku Gazety Wyborczej, którzy chcą wpuszczać tak zwanych uchodźców do Polski. A to niby narodowcy. Panie Marku, a właśnie, czy konflikty w PiS-ie Konfederacji to konflikty ideowe czy personalne? I z czego to wynika?
No, trudno oczekiwać, że osoby, które chcą robić kariery polityczne, schowają swoje ambicje do kieszeni, ponieważ to jest jakby taka cecha immanentna osobowościowa osób, które próbują w tej polityce zaistnieć, i to zarówno w polskiej, jak amerykańskiej, niemieckiej czy każdej innej. No już tak jest, że są to osoby, które rzeczywiście no, te ambicje mają wielkie, no bo inaczej pewnie by zajęli się jakimiś innymi zajęciami. Natomiast cały pomysł polega na tym, żeby te ambicje jakoś ograniczyć, spróbować i działać dla dobra wspólnego. No i tutaj moim zdaniem takim testem zarówno dla środowisk związanych z Prawem i Sprawiedliwością, czy z Konfederacją, czy z mniejszymi tworami politycznymi, które działają na prawicy, a wiemy, że ich jest sporo, to będzie taki test, czy przed tymi wyborami prezydenckimi, które w moim mniemaniu są naprawdę bardzo ważnym, będą bardzo ważnym aktem w przyszłym roku, bo one zadecydują, czy obecny rząd centrolewicowy zdobędzie jeszcze ten ostatni już przyczółek, który do nich poza Narodowym Bankiem Polskim może nie należy, czyli urząd prezydenta, co jak wiemy może skutkować no, jakąś katastrofą, nie waham się powiedzieć, bo powiedzmy sobie prawdę w oczy, no, w gabinetach rządowych moim zdaniem ministrów obecnego rządu jest mnóstwo projektów ustaw, które na razie nie są wyciągane ze względu na to, że na pewno prezydent taki jaki on jest obecnie tego nie podpisze, tak? Czyli czekamy na rozstrzygnięcie, dlatego te wybory są takie ważne i dlatego ważne jest moim zdaniem, żeby te wszystkie środowiska szeroko rozumiane, centroprawicowe zdołały się porozumieć i moim zdaniem to będzie jakiś taki test na taką dojrzałość polityczną, tak? Czyli właśnie, czy tak naprawdę wyżej traktujemy jakieś ambicje i animozje osobiste, które oczywiście są, bo w każdym środowisku muszą być, czy nie powinniśmy na to przedłożyć tak zwanego dobra ogólnego, no, szeroko pojętego, czyli takiego bezpieczeństwa Polaków, tak? No bo no, za chwilę to, co teraz mamy, no to będziemy mieli do ścianu, tak, za niecały rok. I to jest moim zdaniem w tej chwili, o to idzie tutaj cała ta gra, tak. Temat wyborów prezydenckich jest niezwykle ważny. Panie Marianie, jak pan sądzi, Prawo i Sprawiedliwość, w jakim kierunku powinno pójść? Czy powinno wystawić kandydata na prezydenta, który byłby drugim Andrzejem Dudą, czyli człowiekiem nieznanym, nieobciążonym żadnymi problemami, czy może odwołać się do kandydatury znanego polityka, z jednej strony pozytywnie postrzeganego, jak pani była premier Beata Szydło, czy może takiego, który jest obciążony, tak jak pan Mateusz Morawiecki, decyzjami w sprawie COVID-u czy Unii Europejskiej. Co powinno wybrać Prawo i Sprawiedliwość? To znaczy, ja mogę powiedzieć we własnym imieniu. Uważam, że powinien być to kandydat wyrazisty, mający jasny stosunek do kwestii podstawowych. Nie zgadzam się z opinią, że to powinien być człowiek sięgający do jakiegoś rzekomego centrum, bo ja takiego centrum w Polsce nie widzę. Takim centrum miał być Ruch Hołowni czy PSL, a widać, że to niektórzy politycy tego ugrupowania są bardziej zajadli wobec Prawa i Sprawiedliwości niż ci z Platformy. Ja pana Morawieckiego nie widzę w roli prezydenta, ponieważ jest to według mnie zbyt grzeczny pan. I rzeczywiście on tutaj traktował swoich partnerów w ramach Unii Europejskiej tak, jak chciałby być traktowany i sam ich traktował, czyli robiąc grę z oszustami, dał się wyprowadzić w pole. To bardzo źle. Ja widzę, że tylko takie postaci wyraziste, jak na przykład Donald Trump w Stanach Zjednoczonych, który jednak zyskał większe poparcie elektoratu wśród zwykłych Amerykanów niż wśród aparatu partyjnego Republikanów. I tutaj trzeba iść tą drogą. To musi być człowiek o śmiałych, jasnych poglądach, któremu trudno zarzucić podejmowanie do tej pory złych decyzji politycznych bądź bycia naiwnym w stosunku do funkcjonariuszy Unii Europejskiej. Ja takiego nazwiska w tym momencie nie chcę podawać, kilka mi chodzi po głowie. Niemniej jednak uważam, że bardzo źle się stało, że pani Szydło została odwołana,
tylko dlatego, że jak sądzę, ktoś poprosił z komisariatu brukselskiego, żeby ktoś łagodniejszy, a rzekomo bardziej fachowy w kwestiach finansów przystępował do negocjacji. To było niepotrzebne i skończyło się tragicznie. Także ja pana Morawieckiego uważam, że to by był dobry minister jakiegoś resortu gospodarczego na przykład, ale na pewno nie głowa państwa. To musi być z jednej strony showman, drugi z charyzmą i z autorytetem, a nie bardzo grzeczny pan, któremu będą wszyscy kołki na głowie ciosać. Panie Marku, jaki powinien być ten kandydat Prawa i Sprawiedliwości? Na kogo powinien postawić? Znaczy, ja uważam, no, trudno mi powiedzieć, nie chcę wchodzić tutaj w rolę osoby, która będzie Prawu i Sprawiedliwości podpowiadać, jakiego kandydata powinni wystawić. Uważam, że taki, dlaczego nie? Dobra rada by się przyda. No uważam, że jeśli mówimy o porozumieniu jakimś międzypartyjnym, no to pan Mateusz Morawiecki no, jest nie do przyjęcia, bo wczoraj byłem na takim spotkaniu, gdzie był europoseł Grzegorz Braun i on powiedział wyraźnie, że takiej osoby, która przez 2 lata była twarzą tutaj tej polityki pandemicznej i która jest odpowiedzialna w jego zdaniem częściowo i wymienił kilka osób, ale w tym właśnie pana Morawieckiego za te kłopoty, które mieliśmy, ograniczenie wolności i tak dalej, nadmiarowe zgony, no to jest temat rzeka, o którym byśmy mogli długo rozmawiać, są nie do przyjęcia dla tych środowisk, czyli moim zdaniem, jeśli szukamy kandydata kompromisowego, który był do zaakceptowania przez te wszystkie środowiska, no to musiałby to być ktoś moim przekonaniu spoza bieżącej polityki, tak, czyli ani działacz Konfederacji, ani działacz PiS-u, taki bieżący, były minister czy były premier, tylko właśnie ktoś, kto jest z okolic, że tak powiem, tak? Czyli osoba publicznie ceniona, osoba z jakimś tam dorobkiem, na przykład naukowym czy zawodowym, ale osoba o wyrazistych przekonaniach i osoba popularna w społeczeństwie, tak? I to taka osoba moim zdaniem miałaby duże szanse stanąć w szranki wyborcze, mając przeciwko sobie czy Donalda Tuska, czy Rafała Trzaskowskiego, chociaż ja uważam, że to będzie raczej Donald Tusk, tak? No bo to tak naprawdę trzeba patrzeć, jaki to będzie pojedynek, tak? Bo ja rozumiem, że w PiS-ie w tej chwili jest trochę taki ferment, tak? I się próbuje właśnie wysunąć jakiegoś właśnie albo technokraty, albo może kogoś z tego najbliższego grona prezesa Kaczyńskiego, kto był z nim od początku, ale to nie są nazwiska, które moim zdaniem były ujęły Polaków. Andrzej Duda, na przykład Tobiasz Boheński, taki... No Tobiasz Boheński miał już pewne przetarcie w wyborach na prezydenta Warszawy, nie skończyło się to dla niego najlepiej. No. Trudno mi powiedzieć, czy to jest osoba, bo to nie jest dla mnie osoba taka pierwszoligowa, jeśli chodzi o polską politykę. Tak? To nie jest taka osoba o takim stopniu rozpoznawalności. Tam się pojawiają inne nazwiska na giełdzie nazwisk, były wojewoda zachodniopomorski, zdaje się. No, to wszystko moim zdaniem nie jest ten trop. Tu się powinno szukać kogoś takiego, kto jest naprawdę powszechnie rozpoznawany, kto ma autorytet i kto mógłby być do przyjęcia przez takie szerokie rzesze społeczne, tak? Bo na tą osobę musiałoby paść no, wiele milionów głosów, tak? Mówmy się. Panie Marianie, czy my mamy na prawicy kogoś, kto by był rozpoznawalny i nieobciążony działalnością partyjną? Czy jest ktoś taki? Powiem szczerze, że nazwisk parę jest. Ujawnić ich no tak zbyt wcześnie nie można, bo wiadomo, że mogą ich spotkać przykrości i to ze strony własnego środowiska. Tak czy inaczej nie miejmy złudzeń, tutaj jednak Prawo i Sprawiedliwość musi wziąć na siebie tę odpowiedzialność. W końcu zdecydowali się być liderem opozycji, mają narzędzia i ja uważam, że gdyby poszperali, to nawet wśród takich działaczy terenowych mają osoby, które mają autorytet, charyzmę i jasność poglądów, ale podkreślam, ja chcę mieć takiego prezydenta, który nie będzie miał złudzeń co do obecnych naszych, powiedzmy, sojuszów politycznych, konkretnie co do Unii Europejskiej. Nie chcę po raz kolejny widzieć polityka, który powie, że my chcemy Unii Europejskiej, ale innej, bo to jest tak nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Jak ja bym powiedział, że Związek Radziecki też by był fajnym państwem, gdyby nie rządzili nim komuniści, prawda? To jest bzdura. Ktoś musi jasno stawiać kwestie i przestać się próbować przypodobać
przeciwnikom politycznym. Musi jednak jasno powiedzieć, że w kwestiach takich a takich to on się zupełnie nie zgadza, bo to jest klucz do sukcesu w momencie takiej polaryzacji społeczeństw na całym świecie. Zwróćcie Państwo uwagę, co się stało na Wyspach Brytyjskich. Do tej pory myśleliśmy, że tylko Polska za rządów Tuska jest poddana takiemu eksperymentowi, że władza gwałci prawa narodu. Tymczasem w państwie brytyjskim no to dochodzi do sytuacji takiej, że to ta większość etniczna jest prześladowana przez rząd i aparat przymusu. To są rzeczy niesłychane i temu trzeba się przeciwstawiać. I ja powiem tak, no nazwiska nie podam, bo jak mówię, parę mam w zanadrzu, nie chcę wyskoczyć. Niemniej jednak ja oczekuję takiego kandydata, który będzie stawiał sprawy jasno. To nie musi być ekstremista, który powiedzmy sobie będzie nieustępliwy w pewnych kwestiach. Uważam, niektóre sprawy tak zwane światopoglądowe, gdzie na kompromis nie ma co liczyć, w ogóle nie powinno się o tym mówić. Niektóre kwestie trzeba zostawić tak jak są, na przykład albo zarzucać stronie lewicowo-liberalnej hipokryzję, na przykład w sprawach aborcji. Proszę zwrócić uwagę, że środowiska feministyczne w żadnym z tych projektów nie chcą uczynić współodpowiedzialnym ciąży mężczyznę. Tam albo koleżanka, która pomaga w aborcji, albo lekarz, albo ktoś. Mężczyzna tam nie istnieje. Ja pytam dlaczego? W końcu to mężczyźni powinni ponosić konsekwencje swoich igraszek z paniami. Tymczasem tego nie ma i takie wątki powinien w ten sposób podejmować kandydat na prezydenta. Panie Marku, czas się nam skończył, ale czy jakieś słowo podsumowania? Znaczy, no mówię, no mam nadzieję, że te wszystkie siły patriotyczno-prawicowe, którym leży na sercu dobro Polski, będą potrafiły się jakoś porozumieć i mimo wszystko. Niewątpliwie lepiej znajdą kompromisowego kandydata. Nie, lepiej jest być mądrym, żeby Polak był mądry przed szkodą, a nie po szkodzie. Szanowni panowie, bardzo panom dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był pan Marian Kowalski. Dziękuję. Pan Marek Skalski. Dziękuję bardzo. Żegna się z Państwem Jan Bodakowski. Zachęcam do wspierania finansowego mediów narodowych. Do widzenia.